Witajcie w kolejnym odcinku Smaków Kujaw i Pomorza. Dzisiaj jestem w Inowrocławiu. Pokażę Wam, jak przygotować flaczki z gęsiny. Już niebawem 11 listopada, a Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego po raz kolejny organizuje akcję Kujawsko-Pomorska Gęsina na Świętego Marcina. Będę gotował w Muzeum imienia Kasprowicza. Mieści on się w starym pałacu mieszczańskim z końca XIX wieku. W tym roku obchodzimy setną rocznicę powrotu Kujaw i Pomorza do Polski. Dlatego mój przepis nawiąże do kuchni popularnej w latach po odzyskaniu niepodległości. Ten budynek świetnie pamięta tamte burzliwe czasy. Do mojego dania wybrałem nogę z gęsi. Lubię ten kawałek mięsa, ponieważ ma wiele mięśni i wiele smaków. Pozbędę się kości. Potrzebuję samo mięso. Oddzielę również mięso od skóry. Nie chciałbym, aby moja potrawa była zbyt tłusta, ale troszeczkę smaku zostawię. Gęsinę pokroję w paski. Długość oczywiście możemy wybrać sami, ale takie 3-4 cm będą idealne. Tak przygotowane mięso wrzucę na rozgrzany olej i całość ląduje w garnku. Będę smażył tak długo, aż będzie złoto-brązowa. Szczypta soli, czarnego pieprzu. W międzyczasie pokroję warzywa. Cebulkę w pół krążki. Do mojego dania wybrałem boczniaki. Pokroję je w paski. I część cebulki. Szczyptę majeranku, liść laurowy i ziele angielskie. Całość będę smażył przez dobrych kilka minut. Gęsina nam się smaży, mogę przygotować warzywa. Potrzebuję marchew i tarkę. Jeżeli nie macie tarki, wystarczy warzywa pokroić w kostkę. Ale ja wszystkie zetrę. Dorzucę od razu pietruszkę. I jeszcze troszeczkę selera. Gęsi już ma ten kolor, jaki chciałem. Dorzucę łyżkę masła i od razu taką sporą łyżkę koncentratu pomidorowego. Masło pozwoli zachować ten piękny kolor. Czas na białe wino. Całość uzupełnię wodą. Czas na warzywa. Cebulka, marchew, pietruszka i seler. Kiedy już wszystko mamy w garnku, czas na pozostałą część boczniaków. I dorzucę do garnka. Ząbek czosnku, taki dosyć spory, rozgniotę i drobno posiekam. Wszystkie składniki są już w środku. To jest czas, kiedy mogę się przejść po Inowrocławiu, bo zupa musi się pogotować około godziny. Tak długo, aż gęś będzie miękka. Czas na mnie. Wcześniej powiedziałem, że moje danie nawiązuje do okresu z pierwszych lat niepodległości. Historia powrotu ziem dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego do Polski jest nieco skomplikowana. Ziemie dawnego zaboru rosyjskiego, a więc okolice Włocławka, stały się polskie już w 1918 roku. Inowrocław objął powstanie wielkopolskie. Miasto praktycznie było polskie od 1919 roku. Za to Toruń i Bydgoszcz musiały czekać do 1920 roku na wejście postanowień Traktatu Wersalskiego. Jak wyglądał Inowrocław przed 100 laty? Uzdrowisko rozwijało się prężnie od lat 70. XIX wieku. Po przejęciu miasta przez polską administrację istniał już park i pijalnia wód. Jednak to w latach 20. XX wieku dokonano wspaniałych inwestycji. Wybudowano muszlę koncertową, zakład kąpieli borowinowych oraz zakład przyrodoleczniczy. Chyba trochę się rozgadałem. Czas wracać do kuchni. Flaszki zagęszczamy za smażką, po to, żeby się tak lekko lepiły do ust. Do tego celu potrzebuję łyżkę masła, dosyć sporo. Wrzucę na patelnię, niech się roztopi. Do zasmażki zawsze dajemy tyle samo mąki, ile jest masła, czyli też taką sporą łyżkę. Ja będę potrzebował zasmażkę pierwszego stopnia, czyli jasną. Nie będę smażył zbyt długo. Zasmażka gotowa. Wleję do zupy. Przyprawą, która charakteryzuje smak flaczków, jest gałka muszkatołowa. Zetrę
na drobnych oczkach. Mam dosyć sporo. Moje przedwojenne flaszki gotowe. Zupa bardzo szybka, bardzo prosta, niesamowicie smaczna. Ląduje na talerzu. Piękny, błyszczący kolor. Upiekłem wcześniej chleb z ziemniaków. Ułożyłem boczkiem. To będzie doskonały dodatek do mojego dania. Naturalnie takie flaczki możemy również podawać z kluskami lanymi lub po prostu z ziemniakami. Ale moje rozwiązanie z chlebem ziemniaczanym będzie idealne. I kulinarnie wracamy do przeszłości. Naprawdę cudownie. Wszystkiego dobrego. W okresie międzywojennym w tym pałacu znajdował się pensjonat. Inowrocław przyciągał wielu znanych kuracjuszy. Przyjeżdżali tutaj mieszkający w okolicy politycy i wojskowi. Zasłużony dla polskiej niepodległości Józef Haller, generał Władysław Sikorski oraz kontradmirał Józef Undruk. W Inowrocławiu swoje zdrowie kurował wojewoda truński Władysław Raczkiewicz oraz pisarka Maria Konopnicka. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Za tydzień pokażę Wam kolejny przepis na gęsinę, ale tym razem we Włocławku. Do zobaczenia.